Tak, mówiłem, tak zrobię. Miałem to zrobić wczoraj, wsiąść do pociągu byle jakiego i pojechać, ale coś wczoraj nie miałem podania, w ogóle przeziębiony jestem. Ty macie tak czasami, że w lecie, ty normalnie tak kaszle rano, tak boli mnie tu gardło, normalnie przeziębiony, chory. Ale przed chwilą miałem jakieś podanie, oglądałem fajny film o miłości gwiazd naszych wina. Dobra, wyłączamy go i patrzcie, co ja biorę. Zaraz wam pokażę, ile kosztował nocleg na 2 dni. W normalnym, fajnym hotelu z basenem. Dobra, biorę tego, patrzcie, bluzę, bo wieczorami tam może być w nocy, aby to się na górę wspinał. Stopni może być 15 albo 16, spodenki właśnie do kąpania, takie o. I na sobie tylko mam koszulkę i ten. I co? I spodenki, ja nawet mówiłem wam kiedyś, no majtek to w ogóle nie ma ani jednej pary, no, od 40 lat. Tak, o, biorę buty, takie, dwie pary skarpetek, no i wszystko. Ale czekajcie, trzeba wziąć jeszcze plecak. Ostatnio robiłem porządki, wszystko podwalałem z szafy, wszystko, kupiłem sobie parę nowych rzeczy. Bierzemy taki plecak ładny z Nepalu. Cyk. Co jeszcze? A, słuchawki bierzemy. Widzicie, też tak macie? Patrzcie, o, teraz widzicie dokładnie, ile mi zajmuje czasu pakowanie się. Na razie to jest minuta ileś. Wszystkim, wszystko w czym ja jadę, patrz. Tyk, tyk, tyk. Aha, wiadomo, jeszcze trzeba wziąć to. Czyli pieniądze i ten. Dobra, to tutaj. Wszystko. Takie coś, dobra. Szczoteczkę do zębów, okulary, pa. Widzisz? Nie wiem, zapytajcie się waszej dziewczyny albo waszej żony, ile, albo sami wiecie, ile się pakuje. O, książka, bardzo ważna część książki. Zobaczmy książkę. Zrobimy tylko jeszcze szybko. Bierzemy to i pastę do zębów, książkę i szybko jeszcze tylko wypowiem. Czekajcie, bierzemy to i to. Zobaczcie, na razie nie minęło jeszcze 2 minuty, ja już umyłem zęby, już przed chwilą, jeszcze wcześniej trochę umyłem zęby przed tym jak nagrałem, ale dobra, umyłem zęby, a chipsy na drogę, a wodę jeszcze weźmiemy tylko z sokiem, taką o, dodamy trochę do niej soku, ale nie Coca-Coli tym razem, tylko soku, no i tyle. Ej, a sok taki dobry od mojej mamy, taki sok z czarnej porzeczki, wiecie, bardzo dobry, czekajcie, wlejemy trochę, o, cyk. Dopełnimy trochę wodą z kranu. Ja w ogóle piję cały czas wodę z kranu, nie jak wy pijecie wodę z kranu, ja cały czas, ja tylko i wyłącznie. Ja tu miałem taką wodę wczoraj, bo byłem na mieście, ale normalnie wodę z kranu. O, cyk. Patrzcie. Nie ma jeszcze 3 minut. Dobra, bierzemy paluszki. Nie ma 3 minut, a ja już mogę wychodzić. Dobra. Czyli cyk, cyk. A, jeszcze biorę taką sobie torbę. Jak tam będę wchodził na jakiś szczyt, to w takiej torebce. O, a pakuje się do tej torebki. Dobra, to spakujmy się. Zaraz, jak już to robię wszystko na żywo, no to zróbmy to na żywo. Do tej torby się pakuje. Patrz, i tego. Bluza. Cyk. Spodenki. Tak, cyk. Co tu jeszcze? Paluszki i ten to damy tu. To. To. Woda. To tu. Okulary to sobie wezmę na nos. Dobra. To chowamy tu. Do tego. To tu. To tu. Książka. Chipsy. No i pani, nic więcej mi nie potrzeba. A ty jeszcze jedna skarpetka, nie, to tu, dobra. A, to chowamy tu. Dobra, no jestem zrobiony, gotowy. Dobra, idę się teraz jeszcze szybko wykąpię i wychodzę z domu. Mam pociąg za godzinkę. Ja gotowy, pachnący, wykąpany, buty na nogach. I teraz tak, pamiętaj, jak jedziesz w jakąś podróż, to fajnie by było, jak ty byś był szczęśliwy, jakbyś się cieszył tą podróżą, prawda? Czyli jak gdzieś wyjeżdżasz, to weź, nie pakuj się 2 tygodnie przed, nie rezerwuj hotelu 2 tygodnie czy tam 3 miesiące przed, tylko to zrób to tak, kiedy masz humor. Tak mi się wydaje, taka rada dla osób, które czasami są niezadowolone. Jak gdzieś jadą, prawda? Muszą się, za bardzo się spinają. Wiesz, rezerwacja tego, rezerwacja nie dość, że hotelu, to parkingu gdzieś tam, potem jakieś atrakcji, w ogóle te atrakcje, to jest najlepsze. Prawda? Na jakie atrakcje pójdziemy? Na to. Człowieku, to tak życia, to będzie smutne to życie. Powiem ci, moim zdaniem, wiele osób też tak słyszałem, najlepiej to jest po prostu robić to, co, na to masz ochotę, patrz. Czyli dokładnie 15 minut temu postanowiłem, że kurde, nie będę siedział w domu, jestem chory, przeziębiony, ale zaraz sobie kupię witaminę C, jakieś jeszcze antyoksydanty i po prostu pojadę, wejdę na górę 2 razy. Wyzdrowieję, co mam tutaj siedzieć? Wiecie, to mówi moja mama, w domu ludzie umierają. Dobra, łyczka zrobimy. Polecam.
polecam, lapałem się wodą, polecam po prostu żyć chwilą, bo inaczej to człowiek zwariuje. Dobra, gotowy, gotowy, wszystko jest, książka jest, a jeszcze tutaj sobie tylko jedną koszulkę zapakowałem, bo bluzę mam, koszulkę spodnie mam jedne, bo to jadę tylko tak na 24 godziny jadę, jutro o tej porze, wziąłem sobie na dwie doby hotel, ale jutro, czyli w niedzielę, tam po południu, jakoś tam wieczorem wrócę, bo w poniedziałek rano jadę do Świnoujścia, a też tylko na 24 godziny. Coś w tym stylu. Dobra, nagadałem się, powiedziałem coś, widziałem. Jedziemy, wychodzimy. No i se idę z plecaczkiem. Co? Patrz, nic nie mam. Widzisz, lekki pedał, to jest leciutki. Lekki plecaczek. Tu z przodu, prosto w prawo, będę zaraz na stacji. I tyle, wsiadamy, lecimy. Kupię tylko, mówię, jeszcze jakieś te, jakieś antyoksydanty takie w warzywach. Nie w warzywach, w owocach, czyli w tych takich berries, te takie, wiecie, te fioletowe kulki takie małe. To sobie zjem? No i nie wiem. Nie wiem, czy mam. Ty powiedzcie mi, warto kupować witaminę C w tabletkach? Czy to jest jakieś takie, wiesz... Nie wiem, czy to naprawdę działa? Bo to coś mi się nie wydaje. No ale... Bo chyba nie, no chyba działa. Nie, dobra, żartowałem. Chyba działa, ale... Ale dajcie znać. Taka zwykła witamina C w sklepie, wiesz, w tym... W aptece tam za 10 zł, czy za 5, tam, czy za ileś to... Ciekawe to jest bardzo. Ciekawe, ciekawe. Nie wiem, jak kosmonauci jadą w kosmos. I tam jedzą takie różne, mają proszki liofilizowane, to wiem rzeczy, takie różne warzywa, owoce liofilizowane, czy nawet mięso. To jest okej, to wiem, to działa, bo to jest taki specjalny proces, ale takie tapsy, nie no, chyba też działają. Nie, działają, jak inne działają, czasami takie tapsy, wiecie, jak są na imprezy, takie tapsy bierzesz sobie, takiego, no wiesz, to takie z wisienką, dawno temu były, 30 lat temu, to one działały, miałeś potem funkcję, no to witamina C pewnie też zadziała. Dobra, kończę. Dobra, kończę, wsiadam do autobusu i jadę na PKP, wsiadam do pociągu i jadę w góry. No i jest, widzicie jak szybciutko? Raz, dwa, trzy. I wbijamy. Teraz zobaczymy tylko, który to jest ten. A dobra, jeszcze go tu nie ma. Bo będzie 13.30 chyba. A jest chyba. Dobra, jeszcze mam... Nie, to ja za szybko przyjechałem, jeszcze mam 45 minut. Dobra, to jeszcze wbijam po te, po sok z owoców. Czyli sok pomidorowy, bo muszę mieć ten, jak to się nazywa, muszę mieć, no, witaminę C. I jeszcze jakieś te czerwone malinki i jeżynki. No właśnie te rzeczy, ale idziemy pierwszy po sok. Ja pierdolę, i tu jest jeszcze coś, bo zapomniałem, skończył mi się taki żel antybakteryjny. Wiecie, mam jakieś takie podanie, że jak mam ręce takie, tak gdzieś łażę, to muszę cały czas mieć je czyste, czyli tak sobie czymś się wycierać. A takie chusteczki miałem takie mokre, fajne, to one wyschły, przed chwilą patrzyłem. Muszę sobie, wiesz, ja lubię mieć czyste ręce, no. Nie przesadnie, no ale czyste, dobra, to wbijamy tu do Rossmana. O, właśnie tam. Kupuję. Coś takiego, widzisz, o, to. Takie fajne i takie chusteczki jeszcze. Ty, ale nie wiem, czy te chusteczki będą potrzebne, bo chyba nie będą. Dobra, ten żel wystarczy. Pociul mi te chusteczki. Zostawimy je. 5,99. Widzisz, jak zajebiście? To tańsze niż ten, niż liczkoki. Tańsze niż liczkoki, bardziej się opłaca, ale nie, tego jest mniej. Dobra, lecimy dalej. Ty, wiesz co, coś ci powiem, byś chciał kiedyś zwrócić, bo ja widzę, jak oglądam tego. Jak oglądacie Instagrama, albo takie tam różne jakieś są, te. No to wiadomo, tam szczególnie dziewczyny próbują zwrócić na siebie uwagę, tak bardzo, co nie? One robią takie fotki, pokazują cycki, albo dupę, albo coś takiego, ale to kurwa... I tam mają milion pod tym lajków, co nie? A jak ty byś chciał jako chłopak zwrócić na siebie uwagę, ale nie w internecie, tylko normalnych ludzi, to weź sobie telefon, nawet nie musisz nagrywać, idź tak z telefonem i coś gadaj. W galerii, to będą się na ciebie wszyscy gapili. Dobra, idziemy po sok. Po sok idziemy do takiego marketu. Albo do Biedronki, zaraz zobaczymy, gdzie będzie coś dobrego. Kupimy wodę kokosową i ten. Wodę kokosową, to chowamy. Wodę kokosową, sok z pomidora i takie coś. No i te czarne, cały czas zapominam. Dobra, o, to właśnie to. Właśnie to. No i wziąłem takie coś, taki 100% powiedzmy i takie coś. Dwa owoce, może po nich zaraz wyzdrowieje, mam nadzieję. Mam nadzieję, że wyzdrowieje, dobra. Ty, przechodziłem koło półki z owocami, z tymi, ze słodyczami, ale spierdalałem stamtąd. Jak miałem teraz zjeść takie słodkie rzeczy, to bym chyba się wyżygał. O, uwaga, na portfele. Idziemy do kolejki. Dobra, wbijamy do Biedronki, tam gdzie są jagodzianki za 2 zł albo za 3. Ale dzisiaj nie kupujemy, bo to jednak nie.
To jednak nie, kupujemy to, patrz. Cyk. Od razu weszło mi, wiedziałem co chcę, widzisz? Widzisz, jak fajnie? Tak chodzić po sklepie i gadać sam do siebie. Dobra, coś jeszcze? Cyk, 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 nie, nic. Jak człowiek taki przeziębiony, to się jeść w ogóle nie chce. Dobra, wezmę sobie arbuza. Żartuję. Do pociągu, nie, nie. Czekaj, co by tu jeszcze wziąć? Nie, no nic. Nic. Nic, 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 nic. Borówki są, ale koki nie ma. Dlaczego koki nie ma? Bo to za dużo, to niezdrowo. Nie wolno pić za dużo koki. Chcecie, to można tu... No, jestem w Berlinie na dworcu. Jakbyście nie widzieli. Dzień dobry. Proszę pana, tak jak mnie gardło boli, to coś... To pastylki dostania najlepiej, takie przy bólu gardła. Pastylki, ale, ten, ale ogólnie... Kurczę, tak chciałem tylko zapytać, witaminę C sobie kupić, żeby wyzdrowieć, czy to... Witamina C wspomaga odporność, a jak najbardziej. Ją się zaleca nawet brać przez cały rok. To poproszę witaminę C, dobra? Taką do zażycia? No, taką, tak, taką jakąś w takich tabletkach. Będzie ta większa dawka i kapsułki. Dobra, super. No i takie coś sobie kupiłem, witaminę. Pan powiedział, że witamina C wspomaga odporność. No i tyle. Czy wyzdrowienie, a na ból gardła powiedział, że ten, że pastylki dostanie, ale nie chodzi o to, żeby mnie nie bolało, tylko żebym był zdrowy po prostu. Dobra, żeby być zdrowym, to po prostu trzeba poczekać, no i tyle, to przejdzie. Też mi filozofia, ja pierdolę, tak z wszystkim. Kurwa, po co to wszystko? Po co to wszystko? No dobra, idziemy na pociąg. Wybacz, nawet o tej porze, w sobotę po południu, nie wiem, 13:13 jest, tyle typa, ciekawe, nie spodziewałem się. Nie wiem, gdzie oni jadą. No dziś jadą, prosto pewnie. Pewnie prosto przez siebie. Ty, że mnie spadatory. Bo będzie bam. Dobra, idziemy. Idziemy dziś siąść, zjemy sobie tego czetapsy. Ciekawe, jak podadzą. Ty, pani mi powiedziała, pani taka, no pani konduktor, że z tego pociągu zaraz odepną dwa wagony. Ciekawe, jakie to jest. Ja mam numerek 12. Dobra, to idę do przodu. Tak sobie jedziesz, co nie? Siadasz sobie, patrz. Siadasz sobie tutaj, patrzysz za okno na przykład. Fajny ten. Nogi sobie dajesz tu, jak chcesz. Nie, tak się nie robi, tak nie daje, ale tak ogólnie mówię, tak sobie podać, co nie? No i sobie jedziesz fajnie, patrz, pociągiem wiozą cię. Nic nie trzeba robić, trzeba się skupiać. Siedzisz, czytasz, mam fajną książkę, czytam sobie książkę. Ja ogólnie siedzę w innym, ale teraz sobie są tutaj. Takie dwie panie tam jadą, one jadą z Warszawy, mówią, że 9 godzin cała podróż trwała, już są zmęczone. No, nie dziwię. Ej, i chciały sobie zajarać, takie papierosy elektryczne. Ja mówię, i mówią, że nie mogą, co nie, że nie można. Ja mówię, weź co, nie można. Pani sobie robi co chce. Mówi, mi to nie przeszkadza, palcie sobie. One tak? No, mówię, tak. Zamknęliśmy drzwi. Sobie wzięły, jarały sobie. O smaku jagodowym i coś tam. No i zapaliły. Ja mówię, to już to fajnie, ładnie pachnie, palcie sobie co. Więc właśnie przecież nikomu się nic nie stanie. Przecież nikt od tego nie umrze, jak sobie tutaj pociągniecie. No, dobra. To jedziemy jeszcze godzinka, bo pół i będziemy na miejscu. Ale fajne takie domki. Nie, ja to w ogóle lubię, jak są takie płoty na przykład. Właśnie. Wiecie, jak płot jest po prostu tak sobie rozwalony, albo ma dziurę taką i każdy, i nikt się nie przejmuje, albo tak jest fajnie właśnie tak tutaj połączony, jak się zepsuło. To właśnie widać, że jest luz wtedy, że ci właściciele są na luzie, mają luz w życiu, a nie są spięci. O, patrz, taka dziura, tędy może dzik przejść, albo jakiś niedźwiedź czy jeleń, a nie taka spina jak w mieście, wiesz, na osiedlu mieszkasz ty w bloku i oni bramki takie trzeba wszędzie na klucz albo na jakieś kody, chłopie przez płot przeskakuje, to się na mnie drze ten gościu, bo ja nie noszę klucza, mam na to wywalone. No a tak, to jest taki, wiesz, na wolności jesteś tutaj. To jest człowiek, że żyje, patrzmy się. O, ja idę tam, for family. O, ja tam idę sobie, cyk. Idę. I zaraz, fajnie jest trochę daleko właśnie od tego takiego centrum i od gór. Zawsze będę musiał przejść 2 km, żeby dojść w ogóle tam do miejsca startu. A potem, o, patrz, jak fajnie. A potem będę sobie wspinał się.
Ja tu będę maksymalnie 24 godziny, no ale i tak, ale właśnie o to chodzi, żeby się zmieniało cały czas. Ale cudownie, dobra, spadam. No i jestem, no i dotarłem. I ty, miał być pokój 10-metrowy, no to jest akurat 10 metrów, ale to jest dopiero taki jakiś jakby salonik z telewizorem, co nie? To coś mi pan chyba dał upgrade jakiś, tu mam sypialnię, cyk, cyryk. A tam mam jeszcze jeden paczek, chcecie, możecie wbijać z dziećmi. Tu mam jeszcze jeden pokój. Ty, wiecie, no ja za to zapłaciłem 160 zł, było 200, ale miałem od Geniusa zniżkę. To mam 160 na dwie doby. Ja tu będę spał jedną noc, ale dałem sobie dwie, bo żeby nie musieć rano wychodzić tak szybko. Mam do wieczora czas. 160 zł, rozumiesz to? Patrz, jedno pomieszczenie, drugie i trzecie. Taki to pożyje, co nie? No, taki to pożyje. Dobra, idę. Aha, pan mnie zaprasza na ten. Pan mówi, że mogę, zaprasza mnie na basen bardzo serdecznie. To idę na basen, biorę sobie ręcznik, bo nie wiedziałem, idę na basen. Dobra, szybciutko. Ja myślałem, że tam jest jeszcze jeden pokój, bo takie drzwi były tutaj, o. Ale zapomniałem przecież, że jeszcze musi być łazienka. Dobry jestem, co? Myślałem, że tu jest pokój. No jest pokój, tylko... Ty, o właśnie, to ma może 10 metrów, nie? Może trochę mniej. To tu bym mógł zamieszkać. Za 160 zł za dwie noce? Kurde, nawet tutaj bym zamieszkał. Patrz jak fajnie. Jak w siodełku na kombajnie. Dobre. Dobra, idę na basen, tylko przebieramy spodenki. Są spodenki, patrz. Są spodenki krótkie. Lecimy na basen, lecimy, nie śpimy. Haha, niech jazda będzie z wami. Din, 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 din. Gasimy światła. Jakby tak polskie morze z polskimi górami zamieniło się na pogodę, na temperaturę, to by było idealnie. Czyli w górach powinna być taka temperatura i pogoda jak nad morzem. A wiem, jak jest nad morzem, bo często jestem. Mam kolegę, który mieszka od roku. Opowiada, tam nie ma pogody. Nad morzem polskim pogody nie ma, jest chłodno, jest wiecznie, pada deszcz bardzo często. W górach natomiast jest gorąco, tu jest chyba 29 stopni. Gdybym wiedział, że w górach tak świeci mocno słońce, to bym sobie wziął okulary przeciwsłoneczne, a nie wziąłem. Czyli zamieniamy pogodę. Kto ma taką moc, zamieniajcie pogodę z gór na morze. Patrz jak ładnie. Widzisz? Nie no, pięknie, tu jest pięknie. Słońce świeci, pokaż. Aha, schowało się, dobra. No i tak jest pięknie. Mario, coś dla nas, pączkarnia, wiesz jak pachnie, chłopie. No tak pachnie, że musimy tu chyba przyjść. Dawaj, wbijaj, idziemy na pączki. Tak ostatnio tam u ciebie w górach to byliśmy. Czekaj, muszę przejść. Pyszne pączki. Mariuszku, wpadaj, zapraszam. Ty to krzyczą coś, czekaj, idę zobaczyć, jak krzyczą, to ja... O. Budzicie się na łóżku, obok szafka. Ale pachnie słodkim. A wy macie syndrom dnia następnego. Co on tu pierdoli? Panie rycerze tu są, w zbrojach, rycerze. Prawdziwe takie, ze średniowiecza. To, co nam mleko daje, to praktycznie mleko od wściekłej krowy. Bo to po prostu siarka, która wisi gdzieś w naszym płynie. Słuchajcie, czekamy z centrum, bo tu krzyczą, mordę drą. A patrz, jaka fajna rzeczka płynie. Wow, tu jest fajnie. No, tu jest gitesowo. Ostatnio, jak to byłem tutaj, robili wszystko, nie było tej drogi, a już jest zrobiona taka ładna. Fajnie. Wiecie co, jaki tam był Lubiąż w tym mieście? Tam wiesz, gdzie tak głośno, tam normalnie tam było głośno, tam wszyscy szli w restauracjach, kolejki, chciałem sobie zjeść obiad, trzeba czekać, wiesz.
Ja mówię, dobra, spadam sobie. Kupiłem sobie sok z buraków i camembert, idę sobie tam, o, sobie usiądę, mam książkę fajną i ten, i będę sobie czytał książkę. Nie, bo tam to, po co mi tu, wyjechałem z miasta, żeby tam dalej było miasto, po prostu taki tłok, dzieci drą pizdę. No nie, trzeba uciekać, szybko, uciekamy tam. W górę, jeszcze tylko kilometr, do lasu schowasz i tam nikogo nie będzie. No, ale tutaj pachnie, tutaj właśnie idę w góry, ale tu tak zapachniało, że wbijam zaraz do tego kebaba. I trzeba zjeść kebaba i zrobimy test kebaba, czy jest dobry. Na 100% jest dobry. Dobra, tylko ja nie chcę wrócić, tylko chcę taki zestaw. Dobra, o właśnie, zestaw mały, bo jestem mały. No i szybciutko, jak to fajnie pan mówi, 10 minut i gotowe. No to zaraz będzie gotowe. Pak, panie, jesteś, siedzę na Coca-Coli, siedzę. Ty, jeszcze zapomniałem coli, muszę kokę zamówić chyba. Przecież nie będę pił kebaba z sokiem z buraków. Chociaż na tym myślałem, nie, tu kokę trzeba zamówić. Idę po kokę. Panie, trzeba kokę jeszcze. Jest tu koka? A macie Coca-Colę? Czy się skończyła? No dobra, dobra, spoko. No to se was na Fantę. A ja mówiłem, że kola jest najlepsza, dlatego się skończyła. Pan mówi, że dzisiaj koki tyle wciągali ludzie, że tylko Fantę można pić. No to pijemy Fantę. No. Fanty dawno nie piłem. Ostatnio amerykańską, taką słodką, pomarańczową, tam jest słodsza, bo można dodawać takie składniki, które są w Europie nielegalne. No. Jeszcze przyniósł, patrz jakie ładne. No kurde. Dobra. Mario, widzisz jakie ładne tu dają jedzenie? A nie chciałem tego jeść. Pan też nie chce. Znaczy, no, co? Pachnie, pachnie. Pan nie chce jeść, ale też je, tak jak ja. Ludzie to są jednak pierdolnięci i to ostro w łeb. Ze mną na czele oczywiście, ze mną na czele. Pod czele, ze mną na czele. Ty kupujesz takiego kebaba, bo tylko ci pachniał. Kupujesz małego. Połowę go wyrzuciłem do kosza, zjadłem tylko te warzywa i owoce z niego. I trochę tego mięsa, tam tak trochę, dwa frytki. A tą Fantę, dwa łyki się napiłem, też wyjebałem do kosza. No i tak większość osób, co ja tam ten, to oni kupują, bo im pachniało. A potem tego nie jedzą. Słone to było, kurwa, niedobre. A tak chętnie bym sobie zjadł arbuza, na przykład w domu teraz, jak byłem, to ten. To codziennie sobie kupuję pół arbuza w Biedronce. I arbuz to jest pyszny, mogę go jeść cały dzień, taki jest, no pyszny, taka woda, wiesz, lekko strawny. Nie masz tam żadnych takich, wiesz. No kurde, weź takie jesz, takie frytki smażone, to niedobre jest. To mięso takie przypalone, takie słone. Nie wolno jeść padliny, pamiętajcie. Nie jedźcie padliną, nie zabijają zwierzęta i potem ten, ja też. Przepraszam, że to jadłem, już nie będę tego jadł, będę arbuz jadł teraz tylko i pomidory. I inne takie rzeczy, to niezdrowe. Patrz, w końcu jest coś tutaj, gdzie już nie ma ludzi. W ogóle trzeba tylko jeszcze zejść z tej drogi, zaraz tam w prawo, do takiego lasu i będę sobie czytał książkę. I w tej książce to jest, jak naprawdę działa świat. Tam ogólnie o paliwach, o wszystkim, o jedzeniu. Wiecie, że ludzie wywalają tak z połowę jedzenia, ogólnie marnujemy tam w transporcie, w tym, w przetwórstwie. Połowę jest wywalane, to jest takie straszne. Na przykład ten kebab, który jadłem, był mały i duży. Duży był 5 zł droższy, ale tu one się takie tak samo, po prostu one tyle samo go jest, tam trochę może więcej nawali. Ja po to zawsze zamawiam małe rzeczy, żeby to było jak dla 5-latka, połowę porcji po prostu. A tu zawsze jest tyle samo nawalone, to jest bez sensu. I potem to wrzucam do kosza, to jest głupie. A w ogóle ty wiecie, ile w samych Stanach, ile jest jedzonych dziennie kurczaków, albo na godzinę, zgadnij, ile jest dziennie, ile jest na godzinę jedzonych kurczaków. Co godzinę milion kurczaków w samym USA. Ty rozumiesz, to tam jest tylko 330 milionów ludzi, a na świecie jest 8 miliardów. Czyli w samych Stanach milion na godzinę. Czyli tak na całym świecie pewnie jest jedzonych 10 milionów kurczaków na godzinę. W Stanach jest 26 milionów kurczaków dziennie jedzonych. Czyli na świecie musi być z 200 milionów kurczaków dziennie zabijanych. Oni takie produkują na taśmie. To jest nieładnie. Nieładnie się zachowują oni, naprawdę. No, to jest nie ten. Dobra, idę tu w szaki, już kończę pierdolić. Bo po co ja to w ogóle gadam? No tak sobie gadam, żeby... Może ktoś przestanie je jeść. Tak ja. Milion krów jest codziennie zarzynanych. Codziennie, na świecie. Milion krów zabijają, one płaczą, one zabijają. I 200 milionów kurczaków dziennie jest zabijanych na śmierć. Na śmierć je zabijają, potem jedzą tą padlinę ludzie. Czasami ja też właśnie jadłem. Dzisiaj przed chwilą nawet. Dziennie 200 milionów.
200 milionów kurczaków, codziennie, everyday. I milion krów, to są wielkie zwierzęta, krowy, ogromne. Ja pierdzielę, widziałeś to? To jest jakieś chore, dobra, ja uciekam. Patrz, jaka ładna tutaj rzeka płynie. Dobra, idę sobie to usiąść. Na razie. Już 20 się zbliża. Ludzie chyba już zabijają się do domu. To dobrze, to dobrze. Trzeba uciekać, żeby był spokój. Żeby był spokój na dzielni, trzeba spierdalać na chatę. No, spierdalamy szybko. Dużo tu ludzi, co? Łazi. Patrz, ile tu jest typa. Normalnie zobacz sobie tam. Pa. Bardzo dużo. Prawie jak nad morzem, ale tylko prawie. Tylko prawie, bo nad morzem jest więcej. Chyba, że jestem w małej miejscowości, dlatego jest tak mało. Nie, i tak jest dużo pojęcia. Jak się tędy idzie tam do góry, to ten, to męczące to jest, no. W lesie było fajnie. W lesie było cudownie pod górką, ale tak tutaj między tymi to nie. To tak byś normalnie łaził po tym, po Poznaniu, Krakowie, czy Wrocławiu, czy Warszawie, czy Szczecinie. Widzisz, jak ja wchodzę do pokoju? Nawet nie mam klucza. Ty patrzcie, bo ja chyba jeszcze nie mówiłem, a może mówiłem. To kosztowało na dwie doby 160 zł. 160, czekaj, zapalę to światło tylko. 160, czyli 80 zł za dobę, a w tym jest jeszcze wliczony... Patrz, który spalnie. A w tym jest wliczone śniadanie jeszcze. Czyli bez śniadania to by było 50 zł za dobę. Ty patrz, masz tutaj normalnie dwójka dzieci albo dorosłych. Tutaj takie do siedzenia, takie do telewizor. I tu taki apartamencik, i tutaj sypialnia, patrz. Czyli cyk, cyk, taki apartament. Normalnie za 160 zł na dwie doby ze śniadaniami. 80 zł za dobę ze śniadaniem. Ty widziałeś takie coś kiedyś? Bo ja nigdy. To mi się podoba. No, to tyle, chciałem powiedzieć.